Ja miałem pan ten tygodniu popierankę. Nazywam się Ludwik Tochman. Od zawsze chciałem pomagać ludziom. Ogólnie cały czas oddaję krew. No i dlatego zdecydowałem się zostać potencjalnym dawcą szpiku kostnego. Ja mam na imię Agata i postanowiłam stać się honorowym dawcą szpiku krwi. No, co mnie skłoniło? No zawsze można komuś ratować życie, jeżeli o to chodzi, a tak naprawdę ja nie ponoszę żadnych kosztów. Z mojej strony to naprawdę nic nie znaczy, a do kogoś może uratować życie. To jest jedna z wielu akcji. Takie akcje przeprowadzane są w ciągu roku w różnych miastach Polski. Dzisiaj odbywa się w naszym mieście. To jest akcja organizowana przez Poltransplant, podczas której można się zarejestrować jako potencjalny dawca szpiku w Banku Szpiku. Nic nam nie grozi, oprócz własnej satysfakcji, że można komuś uratować życie, dlatego że nie wiąże się to, jeżeli już by doszło do oddania szpiku, nie wiąże się to z żadnym powikłaniem ani uszczerbkiem na zdrowiu. Oddanie szpiku dla osoby chorej to jest wyłącznie dzisiaj oddanie krwi, tak jak w krwiodawstwie.